Drogi, cudowny, wspaniały kandydacie na mężczyznę. Chcę cię poinformować, że jeżeli naprawdę kochasz swoją wybrankę, to kochasz ją całą. Czyli jeżeli ta twoja cudowna, wspaniała wybranka, wymarzona twoja kobieta ma danego dnia katar, to ją kochasz całą razem z tym katarem. I ten katar tak bardzo ci nie przeszkadza w tym, żeby ją kochać. Po prostu cię co najwyżej rozczula, jak ślicznie kicha. Lub ewentualnie jakiś nozga leci, jak smarczy w chusteczkę. I ponieważ jesteś w stanie kochać swoją kobietę razem z jej drobnymi przywarami, to również jeżeli ta kobieta ma większą przywarę, no powiedzmy zamiast kataru ma focha, strzela focha, no to tym bardziej możesz się rozczulić nad tym, jak ślicznie strzela focha. No i też możesz bardzo kochać, bardzo, bardzo kochać swoją partnerkę z jej fochem. Nawet jeżeli foch jest przeogromny, jest większy nawet od białego słonia. Ale informuję cię, że to znaczy, że twoja miłość do twojej partnerki może być tak ogromna, że niezależnie co się dzieje, ty możesz ją kochać. Jeżeli się zdecydowałeś, że ją kochasz, to możesz ją kochać również z jej napięciem przedmiesiączkowym, ze świadomością, że to napięcie kiedyś minie. Lub możesz kochać swoją kobietę nawet w sytuacji, kiedy wiesz, że to już nie minie, bo na przykład zakochałeś się w takiej prześlicznej dziewczynie z taką cudowną urodą i z taką cudowną sylwetką. I nawet jeżeli ta cudowna uroda i cudowna sylwetka minęła, no to została ta prawdziwa osoba i tą też możesz kochać. No, życzę ci tego, kochaj swoją kobietę, niezależnie jaka jest.